Siemano, na tropie retro, z tej strony Lepa. Witam Was serdecznie i zapraszam na prezentację zdobyczy z ostatniego czasu. Zdobyczy oczywiście retro gamingowych. A dziś będzie troszkę treściwie, więc przejdźmy od razu do prezentacji. Na początek SimCity 2000, wersja taka książeczkowa. Przyznam, że zanim się spotkałem z tym wydaniem, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. SimCity 2000 na płytce razem z wbudowaną instrukcją w książeczce. Instrukcja jest w języku holenderskim. No powiem, że niestety, bo wolałbym po angielsku. A płytka, kolekcja SimCity 2000, tak fajnie wpinana od razu w okładkę, a tutaj wypychaczka taka po prostu. Wydanie to zawiera SimCity z wszystkimi dodatkami. Kolejny przedmiot, jak widać, coś bardziej konkretnego, jest to komputerek Commodore Amiga 1200. Za tym modelem rozglądałem się już od dłuższego czasu, aczkolwiek nigdy nie mogłem w jakichś ludzkich pieniądzach znaleźć. Któregoś dnia napisał do mnie kolega kolekcjoner, że jego jakiś przyjaciel pozbywa się 1200 w bardzo dobrym stanie. Zapytał się, czy nadal poszukuje. Powiedziałem, że no jak najbardziej. I oto tym sposobem stałem się szczęśliwym posiadaczem Amigi 1200. Jest to standardowa wersja, w sensie ma tylko 2 mega pamięci RAM. Cóż, zainstalowana jest też karta CF oraz praktycznie nowa stacja przerobiona od PC z Amiga Kit bodajże zamówiona. Karta CF jest już postawionym systemem, 4 giga, więc bardzo fajnie. Dodatkowo jest też zasilacz bez żadnego dodatkowego okablowania, nic więcej z tym nie było. Aczkolwiek myszkę, joysticki, kable do sygnału wideo już posiadałem, więc nie jest jakaś, nie był to jakiś większy wielki mus. I cóż, Amiga działa tak jak powinna, aczkolwiek w tej chwili, żeby odpalić coś WDH Load, niestety będę potrzebował jakiegoś rozszerzenia. No w tej chwili to jakieś tam gierki z dyskietek odpaliłem, parę gierek na Amiga 1200, chodzi wszystko tak jak powinno chodzić. Żeby pobawić się bardziej, będę potrzebował jakiejś karty już z pamięcią dodatkowo. Więc na ten czas cieszę się z tej Amigi i powoli będę się rozglądał też w jakiejś przystępnej cenie za jakimś rozszerzonkiem do tej Amigi. Mi się wydaje, że nawet w sumie 4 mega by mnie zadowoliło, aczkolwiek taki 8 to jest optimum. Już bez jakichś tam super mega turbo kart, po prostu, żeby to chodziło tak powinno po ludzku, żeby gry się odpalały, nie potrzebuje nie wiadomo jakiejś prędkości, żeby to fajnie wszystko śmigało. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy Killzone Liberation, tak, to jest gierka na PSP. Za to zapłaciłem bodajże 3,99 w jednym z komisów akurat. W sklepie, w którym nigdy takiej rzeczy nie było, się trafiło i wziąłem. Sonic the Black Knight, również w tej samej cenie chyba, a nie, tutaj jest cena nawet jeszcze 3,99, więc Sonica za 3,99 udało się kupić na Wii, Nintendo Wii, to jest kolejna gierka na Wii, to wyrzucę. I mamy dalej Counter-Strike Antologia na PC. Mamy tutaj płytkę Counter-Strike Antologia. Kolejna gra, coś fajnego na Sega Mega Drive, jest to The Revenge of Shinobi. O, i mamy tutaj komplet, jest nawet nadkomplet, bo jest jeszcze, oj, tą instrukcję to włożymy, tak ładnie włożymy, to są dodatkowe materiały, myślę, że to są jakieś kody albo no, solucje, a jak tutaj są wydrukowane jakieś tipsy, podpowiedzi, włóżmy to jak było do środka. O, to trzeba przyznać, no to już fajniejsza gierka na kartridżu, 16-bitowa Sega Mega Drive. Dalej mamy dwie gry na PlayStation, na szaraka. Pierwsza to Monopol, a druga Nuclear Strike. I przejdźmy do tej pierwszej. Monopol jest kompletny. Monopol to chyba większość z Was kojarzy, grę planszową. W sumie u nas bardziej to było znane w latach 80. jako eurobiznes, a bardziej podruba, tak jak samo jak klon Nintendo był Pegasus, podobnie Eurobiznes chodził, był tańszy i taki bardziej nasz. Nuclear Strike, tutaj chyba nie było instrukcji, tak? Z tego co pamiętam, nie było instrukcji, sama płytka. Dwie gry na szaraka. Delta Force, Big Box na peceta. Okej, okay, otwórzmy. Pamiętam rozgrywki w Delta Force. Jakoś nie byłem mocno fanem, aż tak bardzo dużo w to nie grałem, a bardzo dużo. Wolałem jakieś inne gierki typu Quake'a nadal w tamtych czasach cisnąłem.
No to był jakiś epizod, gdzie pograło się troszeczkę w tego Delta Force'a. Tak, mamy tutaj płytkę. Jest karta rejestracyjna. To będzie instrukcja pewnie, tak? To małe to będzie instrukcja z kolorowymi obrazkami, fajnie. A to pewnie katalog produktów. Tak, MiG-29, Comanche. Tu widzę dużo symulatorów. Boks w całości w języku angielskim, w bardzo dobrym stanie. Śmiało taki 9,5 na 10 można dać. No, może 9, bo tutaj jest minimalnie takie rozdarcie w rogu. Ktoś mocniej szarpnął. Nie jest mocno widoczne, aczkolwiek no, jeżeli się przypatrzy, to jest. Okej, połóżmy. Tutaj przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz to Quake 2. Quake 2 to już też boks jeszcze z tamtego roku, który leżał na kupce do ogarnięcia na tropie. I jest Quake. Quake, instrukcja do Quake'a. O tym Quake'u to mógłbym mówić sporo. W sumie to nie chodzi o samą rozgrywkę single player, a bardziej multiplayer, bo to była gra, które jakoś tak pierwszy raz mocno multiplayerowo zacząłem grać, cisnąć mocno. Najpierw, bo sama przyznam, że sama gra single w Quake'u jakoś mocno mnie nie pochłonęła. Pograłem i ochłonąłem, ale kiedy kolega przyniósł mi boty, to był Gladiator, zainstalowałem te boty i zacząłem grać z botami, to ta gra dopiero jakoś dla mnie nabrała takiego zupełnie innego wymiaru. I zaczynałem oczywiście od tych botów łatwiejszych, później z czasem dawałem coraz trudniejsze, aż grałem tak z tymi najtrudniejszymi. No, one miały celność, trzeba powiedzieć, że bardzo dobrą, praktycznie 95% strzał było celnych, aczkolwiek te ruchy ich były trochę do przewidzenia. I wtedy zacząłem później, jak już spotkamy się o grę, zacząłem po kafejkach latać z ludźmi żywymi. I to gra z ludźmi była już inna, była już zupełnie inna niż z botami, o wiele fajniejsza, przynosząca, no, lepsze emocje były, bo jeżeli się grało jakąś ekipą w kawiarence, załóżmy 10 osób, siedziało się obok tych ludzi, słuchać było ich kurwienia, jak dostawali. No to był klimat, niepowtarzalny klimat lat 90., końcówki lat 90. A tutaj mamy kolejny tytuł, właśnie też koniec lat 90., Redneck Rampage, a to akurat jest dodatek, Rise Again, dodatek do tej gry właśnie, który jakoś nie był mocno popularny u nas. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda, taki pseudo gazeta, newspaper, opisujący właśnie tutaj rzeczy z gry, są jakieś przeciwnicy, no jak jakiś taki, taka gazetka. Tutaj akurat jest od dwóch stron, w dwóch językach, bo jest po francusku i po holendersku, z tego co widzę. Dodatkowo mamy jeszcze, taka karta po prostu. Aha, i to jest jako instrukcja. Myślałem, że będzie jeszcze osobna instrukcja, ale to jest tą instrukcją. Sama płytka z grą. Z tego co kojarzę, to jeszcze były jakieś inne dodatki do właśnie Redneck Rampage. Redneck Rampage był bodajże na silniku tym samym co Duke, żebym nie posrał, ale chyba to był ten sam silnik co Duke. Gra z dość specyficznym poczuciem humoru. Tym redneckiem robimy rozpierdziuchę, walczymy i z obcymi, i rozwalamy też zainfekowanych innych redneków. No naprawdę niepowtarzalny klimat ta gra miała. Nie była może tak popularna co Duke, ale robiła robotę. 98 rok widzę wydania tego dodatku. Zdobycze z tego odcinka oczywiście cieszą mocno mordę. Nie mówię o tych samych boksach, bo boksy są piękne, ale o tym komputerze, który stoi zaraz na początku. I kurde, no nie będę pytał, która gra co wygrało odcinek, bo chyba wiadomo, że to Amiga, nie? No to no, na tle tej Amigi boksy wypadają dość blado, ale też są świetne, piękne boksiki. I ta gierka The Revenge of Shinobi też coś fajnego. No, Amiga jest naprawdę piękna, jest w dobrej kondycji. Troszeczkę ją doczyszczę, ale może jeszcze nie teraz. Zastanawiam się, czy obudowę wybierać. Wydaje mi się, że tylko te klawisze ewentualnie i frontową. No gdzieś czymś umyję, nie będę wybierał. Nie ma sensu, jest naprawdę ładnie zachowana. Troszeczkę w niektórych miejscach tak nierówno. Bardziej powiedziałbym przybrudzona niż pożółknięta. I szkoda po prostu integrować w strukturę tego komputerka, skoro nie jest jakoś mocno
taki upierdzielony, kosmetyczne jakieś zabiegi w jakimś produkcie, degreaser jakiś delikatny i doprowadzimy ją do świeżości. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Zachęcam Was do pozostawienia okejki, do subskrybowania kanału, naciśnięcie też dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach nadesłanych przeze mnie i zapraszam już niedługo do kolejnego filmu, który ukaże się niebawem na kanale. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, siemanko, hej, cześć!